Siemanko, z tej strony Kienek. Jako że zbliżam się do klasztoru, to zaczynam nagrywanie. Muszę sprawdzić tylko, dobra, jest w porządku. Podejdźmy sobie na sam początek do... Aha, dobra, pójdziemy sobie najpierw tutaj, do biblioteki i spróbujemy wypełnić do końca zadanie, które polegało na kupnie zwoju, którego nie możemy wypełnić. Niestety nie wiem dlaczego. Gdzie to jest? Kazał nam udać się do miasta i zdobyć 3 magiczne zwoje. Przecież kupiłem 3 przemiany. Przemiana w szczura, przemiana w ścierwojada, przemiana w owce. Mam 3 zwoje. No i nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, dobra. Nie wiem, ale się dowiem. Mamy runę, więc być może uda nam się stworzyć... Hej, ty! Ognistą strzałę. Naucz mnie, jak stworzyć runę ognistej strzały. Aby stworzyć runę ognistej strzały, musisz połączyć na stole runicznym siarkę z kamieniem runicznym. Moc zaklęcia ognistej strzały wniknie w runę, a ty dostaniesz narzędzie Inosa. Skoro już masz wszystkie materiały, możesz przystąpić do tworzenia runy. No dobrze. Kosztowało nas to jakieś punkty na pewno. Chyba 5, ale nie jestem pewny, albo 4. Dobrze, próbujemy. Twórz runy pierwszego kręgu. Ognista strzała. Udało się. Mamy runę ognistej strzały. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli jej oddawać. Ile ona ma? Obrażenia magiczne 25. Wydatek many 5. Będziemy mogli jej użyć sporo razy. 50. 10 razy, gdy założymy naszą broń, która dodaje 20 many. Więc to będzie super. 10 razy. Dosyć sporo obrażenia. Znaczy spore. 25 to niedużo, ale 250 to już jest sporo. Dobrze, teraz możemy powiadomić tych dwóch arcymagów o tym, że wypełniliśmy zadania, które nam powierzyli. Mam nadzieję, że się uda. Udało mi się pokonać golema. Co? Naprawdę? Przecież bez młota Inosa nie byłbyś w stanie tego dokonać. Niemniej, muszę przyznać, że wykonałeś powierzone ci zadanie. Pozwól, że wezmę młot. Aha, czyli on wie, że musieliśmy ten młot ukraść, żeby wypełnić to zadanie. Czy chciałbyś mi powiedzieć coś jeszcze? Odejdź. Wiesz, co masz robić. Okej, czyli jedno zadanie mamy wypełnione. Teraz ten chciał, Ultar chciał, żebyśmy zrobili runę. Udało mi się stworzyć runę. Dobra robota, nowicjuszu. Zatrzymaj ją. To twoja pierwsza runa. Kiedy osiągniesz pierwszy krąg ognia, będziesz mógł jej używać. Ku mojej radości udało ci się przejść próbę. Jakieś wieści? Nie, nic, czym należałoby się przejmować. Znalazłem ten kamień runiczny. Niesamowite! Udało ci się! Poszedłeś za znakami i odnalazłeś ukryty portal! Pokonując przy okazji stado potworów, które planowały zjeść mnie na kolację, tak. A inni nowicjusze? Co z Agonem? Może wypełnili zadanie przed tobą? Wszyscy zawiedli. Widać, nie było im sądzone przejście tej próby. Cóż, ogłaszamy zatem, że przeszedłeś test. Runiczny kamień możesz zachować dla siebie. Czy zostanę teraz przyjęty do gildii magów? Gratuluję!
Przeszedłeś pomyślnie próbę ognia. Od początku byliśmy pewni, że ci się powiedzie. Tak, na pewno. Tak jak teraz jesteśmy pewni, że dasz z siebie wszystko, by stać się godnym sługą Inosa. Jeśli jesteś gotów złożyć przysięgę ognia, przyjmiemy cię teraz w nasze szeregi. Wow. Aż musiałem się wody napić. Zarąbiście. Udało nam się i chyba za chwilę zostaniemy magiem ognia. O, to by był olbrzymi krok naprzód. Próbujemy. Jestem gotów, by wstąpić do kręgu ognia. Zatem wysłuchaj słów świętej przysięgi ognia. Czy przysięgasz przed Inosem Wszechpotężnym, jego wiernymi sługami i świętym płomieniem, że od teraz i na zawsze twoje życie będzie stanowić jedność z ogniem, póki twe ciało i dusza nie spoczną w jego świętym domu, gdy zgaśnie płomień twego życia? Przysięgam. Składając tę przysięgę, zawarłeś pakt ze świętym płomieniem. Noś tę szatę jako symbol tej wieczystej więzi. Teraz, jako członek naszej organizacji, możesz porozmawiać z Lordem Hagenem, dowódcą paladynów. Chętnie poznamy jego zdanie na temat całej tej sprawy. Jesteś wolny. Możesz się udać do Korynis. Wierzymy tylko, że niezwłocznie przyniesiesz nam jego odpowiedź. Wow, jesteśmy magiem i dostaliśmy szatę maga ognia. I to całkowicie za darmo. Sprawdźmy, jakie ma parametry. 40, 40, 20, 20. A tu było po 25. Czyli mamy po 15 już więcej na strzały i broń. A dodatkowo mamy 20 na ogień i 10 więcej na magię. Bardzo fajnie. I teraz tak. Mam jedno życzenie. Przed tym zapiszę, bo jednak... Jeszcze nie wiem, jakie będę miał życzenie, a nie wiem, co tam będzie do wyboru też. Mam jedno życzenie. Po przyjęciu w nasze szeregi, każdy mag ma prawo domagać się spełnienia jednego swojego życzenia. Czego więc sobie życzysz, Niech Dyrian pozostanie w klasztorze. Chcę, by nowicjusz Opolos uzyskał dostęp do biblioteki. Niech Babo zostanie nowym ogrodnikiem klasztoru. Myślę, że każda z tych rzeczy jakieś korzyści może nam przynieść w przyszłości. Babo, jeśli zostanie ogrodnikiem, to nie wiem, może będziemy mogli od niego kupować jakieś rzadkie roślinki. Od Opolosa, gdyby się dostał do biblioteki, nie wiem, może czegoś będzie mógł nas nauczyć. Co by tu zrobić? Dyrian pozostanie w klasztorze. No, obiecaliśmy mu to z jednej strony. A dobra. Jak obiecaliśmy, to tak zrobimy. Pragnę, by nowicjusz Dyrian został w klasztorze. Niech tak się stanie. Nowicjusz zostanie w klasztorze. Może objąć posadę ogrodnika, która się właśnie zwolniła. Czego mogę się teraz nauczyć? Przede wszystkim... Masz prawo poznać wielką tajemnicę kręgów magii. Dzięki niej będziesz mógł wykorzystywać runy. Zgłębiając kolejne z 6 kręgów magii, będziesz mógł posługiwać się coraz potężniejszymi zaklęciami. Odpowiednie formuły poznasz od braci z naszego klasztoru. Każdy z nich specjalizuje się w pewnej dziedzinie. Karas, na przykład, jest mistrzem przywoływania. A Hyglas może cię nauczyć tajników magii ognia. Mistrzem w dziedzinie magii lodu i grzmotu jest Marduk. Parlan natomiast wprowadzi cię w pierwsze kręgi i pokaże kilka istotnych inkantacji. Ale każdy z nich nauczy cię tylko magicznych formuł. Stworzeniem odpowiednich run musisz się zająć sam. No dobrze. Teraz chciałbym, bo to będzie prawdopodobnie dla nas bardzo ważne, stworzyć runę przywołania goblina. Tylko, że
skąd wziąć runę, jak już wykorzystaliśmy tą jedną pustą runę, którą mieliśmy. Na razie nie wiem, skąd wziąć runę. Porozmawiajmy z Parlanem. Hej! Złożyłeś przysięgę, bracie. O, runa otrzymałeś. Witaj w naszych szeregach. O kręgach magii opowiem ci, kiedy zdobędziesz większe doświadczenie. Weź ten kamień runiczny. To znak twojej mocy. Dziękuję. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Nikt nie może występować. Wprowadź mnie proszę do pierwszego kręgu magii. Magia pierwszego kręgu pozwala na używanie stworzonych przez siebie run. Możesz nauczyć się magicznych formuł i samemu tworzyć runy. Każdy z nas specjalizuje się w jakimś rodzaju magii. Zastanów się więc dokładnie, który z nich wybierzesz dla siebie. Rozumiem. Naucz mnie. Światło, leczenie lekkich ran. Na razie sobie odpuścimy. Naprawdę myślisz? Bo nie wiem, ile mamy w ogóle punktów. 14 punktów zostało nam umiejętności do wykorzystania. A jednak chciałbym to przyzwanie szkieletu goblina się nauczyć. I tego uczy chyba... Kurczę, nie pamiętam. Chyba ten. Hej! Zostań moim nauczycielem. Wymagasz ode mnie więcej, niż mogę cię nauczyć. Dobrze, to chyba jednak nie ten. Pójdźmy tutaj. Hej, ty! Zostań moim nauczycielem. Jest. Uczymy się tego. Ponoć to jest bardzo ważne i bardzo mocne zaklęcie. Pokaż mi swoje... Aha, dobra. I musimy mieć też to na pewno, żeby taką runę wytworzyć. Tworzenie szkieletu goblina. Kupujemy. Ale dziwne, że on ją miał akurat, no ale fajnie. Kość goblina mamy, bo kupiliśmy u Konstantino. Udało się. Mamy runę. Mamy drugą runę. Koszt many 20. A co my mamy pod trójką? 1, 2, że tutaj magia nam wchodzi na 4, 5? Nic chyba. No dobra. Skórzany mieszek. O, 100 złotych monet. Okej, okay, mamy te dwie runy. Niedługo na pewno będę chciał je wypróbować. To przecież tylko pogłoski. I tak, mamy jeszcze 11 punktów. Teraz będę chciał spróbować wytworzyć te esencje, dzięki którym będziemy mogli sobie przywracać punkty many. Chyba tutaj przy stole alchemicznym powinno się udać. Przygotuj mikstury many. Dwie ogniste pokrzywy i rdest. Aha, i tylko jedną uważyliśmy. Dobra, i zrobiliśmy to. 50 many, to akurat tyle, co mamy. No dobrze, zrobimy w sumie tyle, ile możemy. Na ile wystarczy nam składników. Na pewno nam się przydadzą. Swoją drogą, może na razie wystarczy, mamy 15. Sprawdzę tylko jeszcze, co potrzeba, żeby uważyć esencję życia. Czy jak ona się tam nazywa? Esencja lecznicza. O, też rdest polny potrzebujemy. Czyli musimy mieć dosyć sporo tego rdestu, a nie wiem, czy mamy. Nie, zostało nam tylko 3. Także nie ma czym szastać. Jeszcze 3 mikstury możemy jedynie wytworzyć. No dobra. Mamy nowe runy. Mamy szatę maga ognia. Jesteśmy magiem ognia. I co najważniejsze, możemy iść porozmawiać z Lordem Hagenem. Potrzebuję miejsca do spania. Po prawej stronie jest pusta komnata. Proszę, oto klucz. W środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.
Tworzenie szkieletu goblina. 12 sztuk masz. Kostur maga ognia. To nie, na razie ten co mamy jest dobry. Ze względu na to, że 20 many nam dodaje. Może nie wzięliśmy po prostu wszystkich win i dlatego tej misji nie mogłem wypełnić, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma więcej wina. Nie, no na pewno wziąłem wszystko. Nie wiem, jak to się stało. Dobra, przydzielił nam jakieś mieszkanko. Być może to tutaj. Tak, bo wcześniej nie mogliśmy tego otworzyć. Zobaczcie, mamy u siebie... Wow! Mamy swój kufer. Swój stół alchemiczny. Swój stół runiczny. Jeszcze miksturkę gratis. W kuferku pewnie nic nie ma. Nie, jest pusty dla nas. Przygotowany. Ale fajnie. Dobra, kiwniemy się u siebie. I możemy wyruszyć na testowanie nowych zaklęć. Trzeba chwała Inosowi. Drzwi zamknąć, ale nie od środka. Dobra, zamykamy drzwi do swojej kwatery. Jeszcze pogadamy z nim. Dziękuję, uratowałeś mnie. Och, wybacz mistrzu, nie chciałem się narzucać. Dziękuję z całego serca za umożliwienie mi pozostania w klasztorze. Od dziś moje życie się zmieni. Jak leci? Dobrze, naprawdę lubię tę pracę, mistrzu. No, mówią do nas mistrzu. Nawet mi się to podoba. A ten pewnie będzie zły, że mu nie pomogliśmy. Jak leci? Lojalnie wypełniam zlecone mi zadania, mistrzu. Co dzień Inos stawia przede mną nowe wyzwania. Będę nadal pracował nad doskonaleniem siebie. Dobrze. Tak rób, a kiedyś będziesz tak silny jak ja. Dobra, idziemy. To będzie wielki test. Ciekawe, z jakimi stworzeniami jest w stanie poradzić sobie ten szkielet goblina. Ale wydaje mi się, że jest dosyć silny. Takie ścierwojady to chyba spokojnie będzie pokonywał. Jeszcze takie pytanie mi się rodzi w głowie. Jak już przyzwę tego goblina, to jak długo on będzie z nami walczył? Znaczy, no tak, razem z nami. Jak długo będzie naszym sojusznikiem? Czy aż zginie? Czy na przykład po prostu jakiś czas jest określony? Może tu jest napisane, a ja się głowię. Niespokojne kości martwych goblinów. Nie, nic tutaj nie jest napisane. No tak, co ja miałem mówić? A, że ile będzie z nami ten goblin? I jeszcze drugie pytanie mi się rodzi w głowie. Czy na przykład mogę przyzwać dwa gobliny albo trzy? Czy na przykład jak już przyzwę kolejnego, to ten pierwszy po prostu padnie? Nie mam pojęcia. No i jeszcze jedno pytanie kolejne mi się rodzi, które zaraz na te wszystkie pytania uzyskam odpowiedź, ale jak sobie idę tutaj z kimś powalczyć, to w międzyczasie wam o tym powiem. Czy jak ten goblin będzie zabijał stworzonka, to mam nadzieję, że to całe doświadczenie trafi do nas. No bo nie wyobrażam sobie, żeby było jakoś inaczej. Dobra, teraz mi się przypomina, jak jestem w tym miejscu, że Jack, nie Jack. Jak było temu piratowi? Kurczę, nie pamiętam. Ale ten pirat mówił, że na tej wysepce bodajże jest kolejny ten X taki, gdzie on ukrył skarby. Więc moglibyśmy tu podpłynąć i to sprawdzić. Mamy do dyspozycji teraz właśnie to przywołanie goblina i jeszcze jedno zaklęcie, ognista strzała. Nie jest tak mocne jak ognista kula. Czekaj. Dobra, nasz szkielet walczy z topielcem.
I świetnie sobie radzi, zobaczcie. Wow, pokonał topielca. I to bez większych problemów, można by powiedzieć. A my sobie zabieramy pazur topielca. A, i kliknąłem na niego i zdechł. Nic tu nie ma. Ojej, nie spodziewałem się tego. No dobra, ale będę wiedział na przyszłość. Deszcz polny, teraz też już wiem, że trzeba zbierać, bo będzie dla nas przydatny. No, to my sobie z topielcem byśmy nie poradzili. A nasze pomiotło zrobiło to bez problemu. Więc super. Myślę, że takie stworzenia jak polne bestie, to będzie sobie radził bez problemu z nimi. Tymczasem my wykopiemy tutaj ten skarb. A, już wiem, jak się nazywał ten pirat. On miał na imię Greg. Ach, sądzę, że coś... Uzany mieszek. A, i tyle. No dobra. Więc pójdźmy sobie dalej. Idziemy w rejony, w których jeszcze nie byliśmy. I będziemy się zbliżać za chwilę do farmy Onara. Myślę, że teraz gra może nabrać rozpędu. Nie wiem. Dobra, wypijmy sobie jakieś pićku. To tylko plotki. Zapiszemy. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Co my tu mamy? Czy ja cię nie znam? Skoro tak mówisz, idę się zobaczyć z właścicielem tej ziemi. W rzeczy samej. Nie wyglądasz na niebezpiecznego. Zdarzyło mi się zabić bestię czy dwie. Pewnie udało ci się rozsmarować parę żuków na polu i przegonić z nor kilka szczurów. Mamy tu do czynienia z orkami. No i jeszcze z tymi szumowinami, strażnikami miejskimi. Imponujące. To nasza branża, mały. Robimy nawet broń i pancerze. Codziennie zmagamy się ze śmiercią. Ale taki wiejski kmiot, jak ty, nie może o tym wiedzieć. Synu, mówisz do maga. Ale nie wiem, czy go ten mag pokona. Chyba będę musiał ci pokazać, co o tym wiem. Przeprowadzasz więc jednoosobowe powstanie chłopskie? Dobrze więc. Pokaż, co masz. Uciekamy, uciekamy. Aj, brakło. Dobra, jeszcze raz. Też się boję jednej rzeczy, że go przez przypadek zabijemy, a nie chciałbym tego. Ale mam też fajny pomysł. Zabijanie go teraz to i tak nic nam nie da. Więc może po prostu zajmijmy się czymś ciekawszym. Zrobimy sobie tak. Naprawdę w to wierzysz? Przyzwiemy sobie szkieleta. O, i tak to zrobimy. Chodź, szkielet. Bardzo znam. Pięknie. My tymczasem spróbujemy ten trik. I pewnie, działa. Teraz spróbujemy przyzwać drugiego szkieleta. Dobra, mamy dwa szkielety. Kolejny raz robimy ten trik. I mamy trzy. I jeszcze raz. Aż się ziemia dolepie.
i mamy 4 szkielety. A teraz robimy tak. Strzelamy sobie w polną bestię. Atakujcie. Ale walka. O, to mi się podoba. Walczcie, moje szkielety. Pięknie. O, biegną dalej. Już nawet nie trzeba ich prosić. My tymczasem sobie tutaj pozbieramy. O, zobaczcie, jeden szkielet zginął. Zabieramy lagę. Chodźcie, walczymy dalej. No. To teraz możemy zdobywać świat. Aha, one w jakimś czasie chyba giną nam, te szkielety. Ale przywołujemy sobie kolejnego. Ilu mamy? Jednego. Przyzwę jeszcze jednego, bo nie wiem, czy sobie poradzić z tyloma bestiami. O proszę, już poszedł walczyć. Ejajaj, zaatakowały mnie. Pięknie, panowie, pięknie. Dobra robota. To mi się podoba. Póki jeszcze żyją, atakujemy kolejne polne bestie. Walczyć z nimi. Piękna robota, panowie. I kolejna bestyjka do pokonania. No. Nie no, jak to tak będzie szło, to wiecie co? Warto, naprawdę warto było do tej pory się męczyć. No bo powiedzmy sobie wprost, to była męka, uciekanie, skakanie, tu trochę z łuku, tu trochę mieczem. Ale warto było się męczyć, żeby teraz sobie przyzwać takich szkieletów, dwóch czy nawet jednego. I w zasadzie patrzeć, jak rozprawia się z naszymi przeciwnikami, a my dostajemy za to punkty doświadczenia. Piękna sprawa. Ja nie wiem, czy to zabijanie nie stanie się od teraz trochę nudne, ale chyba nie. Dobra, widzę, że Greg stoi tutaj na rozdrożu, to możemy mu pewnie oddać ten jego skarb, który znaleźliśmy. Wezmę jeszcze grzybki. Tak, to jest no naprawdę coś pięknego. Taki obrót spraw to mi się bardzo podoba. Zostanie magiem może jest trudne, ale jak już się nim zostanie, to już idzie gładko. Nie myślałem, ale wychodzi na to, że to zgraja. Jak ci idzie poszukiwać? Nie, jest. No to dobra, rozumiem. Nie możemy mu jeszcze oddać, bo trzeba oddać wszystkie skarby na raz, a nie tylko trochę. Więc dopiero jak znajdziemy wszystko, to będziemy mogli mu je oddać. Co tutaj robisz? Przygotowuj. Dlaczego? Ostatnimi czasy chłopi mieli coraz większe problemy z polnymi bestiami. Niektórzy z nich zostali nawet pożarci. Onar nie uznał tego za zabawne. Nie zapłacił żadnemu z nas przez cały tydzień. Do pewnego stopnia była to moja wina. Teraz li chce, żebym zniszczył gniazdo tych stworzeń. Inni już porobili zakłady, czy uda mi się przeżyć. No, to fajnych masz kumpli. Dobra, pomożemy. Moglibyśmy spróbować razem. Chcesz mi pomóc?
Ale dlaczego? Chcę zarobić. Ty draniu, zawsze wykorzystujesz okazję, co? Albo ci zapłacę, albo mnie ukatrupisz. Dobrze, mogę ci obiecać 50 sztuk złota. To wszystko, co mam. Dobra. Gdzie jest gniazdo? Po środku tego pola, w dużej skale. Moglibyśmy z nim pójść, ale obawiam się, że on nam może zabić jakiegoś stworka. A po co ma nam to zrobić, jak my sobie doświadczenie pozbieramy tylko dla nas? Pyk. I proszę bardzo. Atakuj, szkieleciku. On ma ją na 3 uderzenia. Może kiedyś nauczymy się przyzwania jakiegoś szkieletu większego, to dopiero będzie zadyma wtedy. No dobrze. Polne bestie mamy z głowy. Sprawdźmy, co tutaj się kryje. Złoto. Trochę złota. O, złoty pierścień. Pozbieramy wszystko, co jest, jak zawsze. Jakaś miksturka zielona tutaj jest. Zaraz ją. Zaraz zobaczymy, co to za miksturka. Nasz szkielet. Nie ma czego plądrować. Sobie odszedł. Po raz kolejny na tamten świat, bo to w sumie szkielet. Ale okej. Nie wiem, ile z minutę pewnie jest z nami, a to wystarczający czas, żeby sobie poradzić z jakimiś bestyjkami. Dobrze, co my mamy za pierścień? Eliksir zręczności, 3 do zręczności. Fajna rzecz. I złoty pierścień, czy to tylko błyskotka? Tylko błyskotka. No ale zawsze można na nim zarobić. Dobra, możemy jeszcze temu gościowi powiedzieć, że wypełniliśmy to zadanie. Może nam da te 50 sztuk złota. Hej! Zaatakujmy gniazdo. Teraz? Czy potrzebujesz się wcześniej przygotować? Mógłbyś najpierw wrócić na farmę. Teraz jest odpowiedni moment. No dobrze. Zobaczmy, co my tu mamy. Aha, dobra. Czyli musimy z nim tam jeszcze pobiec. Nie możemy mu już o tym powiedzieć, że gniazdo jest wyczyszczone. Ale spoko. Przebiegniemy się tu jeszcze raz. A gdyby poszedł z nami, to by tylko przeszkadzał. A więc to tutaj skończyli martwi wieśniacy. To obrzydliwe. Te obrzydliwe stworzenia powinny zniknąć z powierzchni ziemi. Wracajmy. Chwila. Żartujesz? Trzeba ci będzie znowu przetrzepać skórę. Nie lubię, jak ktoś ze mnie żartuje. Trzęsę się, trzęsę. A to dziad nie chce nam zapłacić? Wow, no jedno uderzenie i po nas by było. A nawet nie ma tych 50 sztuk złota, które miał nam dać, tylko ma 25. Zrobił sobie z nas jaja, no ale trudno. Mamy chociaż 25, dobra. Dostał po garbie. No i słuchajcie, no w tym odcinku dużo się zadziało. Wszystko na plus, tak myślę.
jesteśmy teraz już bardzo mocni i sobie będziemy radzić z większością stworów, tak mi się przynajmniej wydaje. Także będzie się działo jeszcze więcej w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, hej!